Tak jakby żadna z drużyn nie chciała się mocniej otworzyć w tym meczu. Takie miałem przynajmniej ja wrażenie. No był to na pewno mecz bardzo zamknięty. No, może tak to wyglądało. Między rzeczy nie chciało podejść wysoko, nie chciało iść na wymianę ciosów, chociaż pod koniec była taka mała wymiana ciosów, aczkolwiek to było bardziej z tego, że nie jeden i drugi zespół brakował trochę sił. No, zdawaliśmy sobie też z jednej strony z stawki tego meczu. Nie? My mogliśmy powiększyć tę przewagę do 8 punktów, oni mogli zminimalizować do 2. Więc może nie, że celem numer 1 było nie stracić bramki, ale gdzieś mądrze się broniliśmy. My to trochę takie piłkarskie szachy. Kibice wspominali, że zapewne stawką tego meczu, oprócz punktów oczywiście, było to, iż przegrany miał stawiać kolację. No możemy tak to podciągnąć, nie ma problemu, bo tak naprawdę nikt nie postawi, nie? No będziemy musieli to rozstrzygnąć w innym terminie. Zabrakło dzisiaj może trochę jakości z ławki rezerwowych? No ja nie chcę na to oczywiście zwalać, bo tą ławkę mieliśmy trochę krótką, bo też mieliśmy ten sezon, już się trochę ciągnie i też tych wzmocnień z kadry trzeciej ligi nie było, bo też jest dużo urazów w trzeciej lidze, więc szliśmy z tego, co byliśmy w stanie. Ale myślę, że te zmiany, które byliśmy w stanie i to te zmiany, które były, czyli Daniel Patrycz, Szymek Wójcik na krótko, na pewno były takim dobrym impulsem. Dobre zawody zaliczyli obaj bramkarze. Tak, zamknęli sklep, bo i Paweł miał 2-3 sytuacje takie, szczególnie przy rzutach wolnych, których się dobrze popisał. Rzedziu też był w miejscach, w których by się wydał, że musi paść bramkę, on tam był, także no, zamknęli sklep i otworzą dopiero pewnie na wiosnę. Zatem status quo na zimę. Tak, status quo na zimę. Chcieliśmy ten mecz wygrać, ale to trochę międzyrzecze było na musiku, więc my nie mieliśmy większej presji, nie przegraliśmy. Może już brat tutaj rzucił, że lepiej chyba 2 granych niż 1 zabity i ten podział punktu mam wrażenie, że sprawiedliwy. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobre zawody w wykonaniu obu zespołów, brakło tylko soli piłki nożnej, czyli goli. Tak można powiedzieć. Wiedzieliśmy, jaki to będzie mecz. Mieliśmy plan na ten mecz i myślę, że w połowie ten plan został zrealizowany. Jestem zadowolony. No jest to 5 punktów, nie 8. Tak chcieliśmy, można powiedzieć, nie przegrać tutaj. Chcieliśmy wywieźć, wiadomo, wychodzi się na to, żeby grać zawsze o 3 punkty, ale myślę, że z zawodów możemy być, obydwoje trenerzy możemy być zadowoleni. Panowała taka opinia wśród części publiczności na trybunach przy startowej 13, że przegrany dzisiejszych zawodów stawiałby kolację. No można tak powiedzieć. Bardziej bym ugotował coś bratu niż postawił, ale myślę, że byłby zadowolony też. Indywidualne cenzurki zawodników z Międzyrzecza, gdzie nie brakowało byłych biało-zielonych. Tak, no można powiedzieć, że sentymentalnie zawsze dobrze się tutaj wraca. Zawsze tutaj też staram się częścią tej zielonej rodziny, jakby nie było, ale w Old Boyach. Dlatego myślę, że każdy zasłużył, można powiedzieć, na słowa zasługi tutaj, że chłopacy naprawdę zrealizowali ten plan stuprocentowo. Indywidualne laurki, chłopacy wiedzieli, o co grają, wiedzieli, jaki jest plan. Myślę, że tutaj fajnie to wszystko wyszło i są zadowoleni z tego, że wywieźliśmy tutaj punkt. Ale nie można nie wspomnieć o bardzo dobrej postawie w bramce Pawła Góry. Paweł, dokładnie to jest to, że no jest tą naszą ostoją z tyłu, tak? Ostatnią instancją, która jest, musi być. Bardzo dobre zawody, ale myślę, że po dwóch stronach stali równi siebie, można powiedzieć, bramkarze, dlatego no świetnie. Co by się nie wydarzyło przez tych najbliższych kilka miesięcy, rewanż będzie bardzo ciekawy. Rewanż może być decydujący, rewanż na pewno będzie naprawdę emocjonujący, ale do tego czasu jest jeszcze bardzo dużo meczy. Będziemy się starać, można powiedzieć, dobrze przepracować zimę i po prostu wejść w nową rundę, tak jak zrobiliśmy to, można powiedzieć, w tej rundy. Zatem do zobaczenia najdalej w czerwcu. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.